Hej, witam Was po raz kolejny na kolejnym treningu ogólnorozwojowym. Jeszcze cały czas w zamknięciu, jeszcze cały czas z domu nadajemy, ale no jak tylko pandemia się skończy, widzimy się w realu. Póki co sytuacja wygląda tak, że te zajęcia online jak na razie będą trwały. No i tyle, widzimy się za pośrednictwem komputera póki co, no ale nie przestajemy ćwiczyć, no i o to przecież chodzi. Zatem dzisiaj, cóż, ogólnorozwojowo, zaczynamy od truchciku, już to standardowo, tradycyjnie. I zrobimy sobie trening podobny do tego w zeszłym tygodniu, dzisiaj, żebyśmy utrzymali to, co wypracowaliśmy ostatnio. Czyli będzie trochę pajacyków, będzie trochę opierania się o ścianę, będzie troszeczkę dynamicznie, no ale też troszeczkę inaczej niż ostatnio. A na razie truchcik, możemy sobie pobiegać do przodu, do tyłu, na boki, jeżeli mamy troszeczkę przestrzeni. Wtedy się nie to nudzi, a zdecydowanie jest bardziej smacznie. I przeskoki z jednej strony na drugą, z jednej nogi na drugą. I wracamy do truchciku. I troszeczkę postarajcie się nogi wyżej. I wyżej, jeszcze wyżej. I lądujemy mięciutko. I pięty obuślatki. I wracamy do trucików. I powoli zwalniamy tempo. Stopniowo. Już do zatrzymania. Ok, to był ostry start. Zatem teraz wstajemy i kręcimy bioderkami. To w jedną stronę, to w drugą. Okej, teraz barki do przodu. Z tyłu łączymy łopatki, z przodu wyciągamy tak daleko jak się da. Wykręcamy te barki. I do tyłu. Wszystko w porządku. Teraz skręty tułowia z obrotem, biodra zostają w miejscu i daleko wychylamy się do tyłu. Nie bardzo zamaszyście, nie bardzo dynamicznie, ale chodzi o to, żebyśmy się troszeczkę rozruszali, no i też te mięśnie skośne, żeby nam zaczęły pracować. Dobra, jak jesteśmy już przy takiej pozycji, a teraz zrobimy to samo, tylko że ze skunami, czyli ręce szeroko i do jednej nogi prostujemy się do drugiej nogi. I teraz ręce w górę i w dół po prostu. Góra, dół. Tu też nie chodzi o to, żeby to było za szybko, żeby sobie nic nie nadwyrężyć, nic nie naderwać, ale pracujemy. Uf.
A teraz zrobimy to samo, tylko że troszkę wolniej i postaramy się mieć plecy proste, dobra? Żeby to wyglądało w ten sposób, że plecy cały czas są prosto, ręce w górę i wychylamy się, o, tak. I tutaj nie dosięgniemy tak nisko, ale plecy utrzymamy prosto. Ok? Raz, dwa. Zatem teraz zrobimy sobie kilka przeskoków, na razie takich małych, z jednej strony na drugą, mogą być to duże wykroki po prostu, z lekko ugięte kolana, żeby lądować miękko i teraz wchodzimy w rytm powoli i podnosimy troszeczkę kolanko, akcentujemy ręką przeciwległą. I dalekie te wykroki. I jeżeli jest taka opcja u Was, to podskoki leciutkie. Nie muszą być to wysokie przeloty, ale żeby chociaż troszeczkę ta stopa jednak oderwała się od ziemi. Żeby chociaż przez chwilę mieć tę fazę lotu, być w powietrzu. Lądujemy miękko, pamiętajcie. Jeżeli macie miejsce, to teraz na krzyż, czyli do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. W sensie lecimy takim zygzaczkiem do przodu i zygzaczkiem do tyłu, jeżeli macie na to miejsce. Teraz zanim przejdziemy do naszej ulubionej ściany, to jeszcze chwileczkę pajacyki, teraz będzie krócej, ale wracamy. I powolutku, tak jak mówiłem, nie trzeba tu się spieszyć. Chodzi o dokładność i o to, żeby ten wysiłek był bardziej ciągły, a nie był takim zrywem. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Zapraszam do ściany. Odpoczynek podczas pracy. Coś takiego. I siadamy. Pamiętajcie o tej wysokości, że jeżeli Wam jest za ciężko, trochę popa w górę, jeżeli za lekko, troszeczkę popa w dół. Na początku jak siadacie, szczególnie za pierwszym razem, no to obciążenie nie będzie specjalnie odczuwalne. Za szybko, w pewnym momencie to przejdzie. No i wtedy już się robi fajnie. Ale po prostu czekamy. No i czekamy, i czekamy. Jeszcze troszeczkę, tak jak mówię, ten pierwszy raz jest taki, że no to obciążenie nie jest takie bardzo duże, chociaż czuć, że znaczy obciążenie nie jest duże, ale mięśnie nasze są jeszcze wypoczęte, więc i tak czuć tutaj, że tu jest twardo, nie? Że te uda są, że pracują bardzo mocno, ale za chwileczkę będzie czuć też takie lekkie palenie w uda. I to jest o tyle fajne ćwiczenie to przyścianie, że w sumie nie ma zakwasu potem, bo trzeba byłoby narobić tego naprawdę dużo, żeby tutaj coś się wydarzyło, dlatego cóż, no warto sobie po prostu trochę posiedzieć i wzmocnić te mięśnie. No wtedy będziemy, czy łatwiej nam się będzie chodziło po schodach, czy chodziło po górach, czy to robiło tego typu rzeczy. Tu nie podnosimy swojej wydolności, wprawdzie, ale podnosimy samą siłę
siłę ud. Tak, jest tak naprawdę bardzo duża, ale no im więcej, tak naprawdę tym troszeczkę lepiej. Do tego, jeżeli chcecie dobrze chodzić po górach, no to potrzebna jest właśnie wydolność, czyli można sobie robić spacery po prostu pod górki. Tutaj górek w Gdyni mamy naprawdę dużo, więc w górkę i w dół, i w górkę. Tak przynajmniej, żeby troszeczkę tej zadyszki złapać. Jak tak zrobicie serię takich spacerów pod rząd, no to na pewno będzie wam łatwiej oczywiście w górę. No to jest dość prosta recepta, no ale bez trenowania no, nikt nie ma nie wiadomo jakich wyników, więc o to też chodzi. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, podnosimy się, okej. Okay. Przepraszam, wodę mało. Okej. Okay. I teraz tak, teraz bierzemy koszyczek, ręce w koszyczek i sobie kręcimy. W jedno, potem staram się w drugą. Ręce szeroko teraz i łokcie do środka. Łokcie przed nami. I na zewnątrz. I w jedną stronę. To jest drugie, co? I w drugą. Rozluźniamy. Ręce szeroko, małe kółeczka do przodu. No nie będziemy się zamęczać, nie zrobimy ich bardzo dużo. I duże kółka do przodu. Ok, małe kółeczko do tyłu. I duże kółeczko do tyłu. I teraz będziemy robili wykrok jedną nogą, pochylamy się i takie. To ćwiczenie chyba się nazywało wykopki na UEF-ie, ale nie jestem pewien. I teraz cofamy się i drugą nogą to samo i schylamy. Tylko, że podczas pochylenia też uginamy nogi w kolanach, nie? I tak i zmiana. Żeby to było takie połączone z przysiadami troszeczkę. Rozluźniamy. Wszystko w porządku. I wracamy do truchciku. Lekki truchcik i nogi na boki. Posakujemy. I wtedy pomachajcie trochę ramionkami bardziej. I trochę przyspieszamy. Mocne zamaszyste wymachy. I zwiększamy tempo. Okej.
Tyle nam starczy. I teraz stajemy w rozkroku. I robimy lekki przysiad, plecy prosto. I prostujemy się. Powoli. I też nie za nisko. Nie trzeba mieć kąta prostego w kolanach. Plecy prosto, brzuch napięty. I w dół, i teraz trzymamy. Raz, dwa, trzy. I w górę. I raz, dwa, trzy. W górę. 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 Okej, na tym sobie poprzestaniemy. Daje się coś do podparcia się. Z jednej strony to może być szafka, to może być kawałek ściany, no może to też nie być nic, no ale tak naprawdę z podpórką jest sporo łatwiej. I jedną nogę podnosimy, tę, która jest bliżej tej podpórki, a na drugiej podnosimy się w górę. Podpierając się tylko na słupku, nie przenosząc ciężar na słupek, cały ciężar podnoszony jest za pomocą naszej łydki tak naprawdę, no i łyda też troszeczkę. Z drugą stopą zróbcie sobie co chcecie, możecie nią machać. Możecie trzymać w górze, czy zgiętą, czy w ten sposób, obojętnie, byle nie stać na niej. Najwygodniej jest tak naprawdę mieć tę nogę wyprostowaną i lekko wyciągniętą przed siebie. I drugą, no to najmniej mi przeszkadza. Podnosimy się, nie musi być bardzo wysoko i nie musi być bardzo szybko, to też jest ważne. Jak się podnosicie, to zarówno trzeba skupić się na podnoszeniu, jak i na opadaniu, żeby to opadanie też było miękkie. Czyli powolutku, nie? Okej, zmienimy sobie nogę. Zmienimy sobie stronę. Jedna rzecz, okej, przepraszam. I robimy dokładnie to samo. Czyli też jedną nogę w górę i pracujemy tylko na jednej, na tej przeciwległej do naszej podpórki. Okej, myślę, że wystarczy. Rozluźniamy nogi. Jedną i drugą odstawiamy podpórkę. Nie będzie nam już potrzebna. I znowu stajemy w rozkroku. Teraz i będziemy teraz to tak jak pochylali się do jednej stopy i wyciągali się w drugą. Wyobraźcie sobie, że macie w rękach piłkę i że tę piłkę podnosicie z ziemi i wynosicie, kładziecie na półkę. I na razie jedna strona. Nogi prosto, nóg nie zginamy. Ok, i teraz w drugą stronę i znowu piłka z ziemi na półkę.
teraz możliwe, że czuję się tutaj z tyłu troszeczkę. Mięśnie na głowie jest skośne, więc w tym momencie takie obroty, bardzo mały obrot kroku nas troszeczkę rozluźnią. Okej. Okay. I zapraszamy do ściany. I to samo co wcześniej. Opieramy się, już odpoczywamy, relaksujemy. Jeszcze zostało nam na niecałe 10 minut, więc to będzie już ostatnia ściana w dniu dzisiejszym. I za chwileczkę, tak naprawdę też ostatnie ćwiczenie siłowe, za chwileczkę będziemy już przechodzili do rozciągania. No i będziemy powoli kończyć. I siedzimy, i siedzimy. Teraz już powinno być troszkę bardziej, powinien się bardziej czuć te uda niż na samym początku, no ale robiliśmy przecież przysiady. Trochę pracowaliśmy, robiliśmy, troszkę pobiegaliśmy, więc no to rzeczy zupełnie naturalne, że mięśnie bardziej się męczą i bardziej dają się we znaki. No ale to nic, trzeba walczyć. Więc jeszcze chwileczka. No dobra, no to teraz schodzimy centymetr, około 2 w dół, albo 5. I siedzimy chwileczkę. I 10, 9, 8, wytrzyma się do końca. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden. Ok. Noga jedna do tyłu. Stajemy. Super. I teraz, żeby odsadnąć już zupełnie, nogi na krzyż, stopy na krzyż i ręce w górę i w dół. Pochylamy się. I kilka razy pogłębiamy, nie za mocno, tyle ile możemy. Nogi wyprostowane, obie w kolanach. I w górę jeszcze raz. I jeszcze raz w dół to samo. Okej. Okay. I zmiana. Nóg, ustawienia. I ręce w górę. I w dół. I kilka razy pogłębiamy. I w górę. I w dół. I kilka razy pogłębiamy. Teraz nogi szeroko i pochylamy się do jednej nogi, daleko jak się da. Stajemy i do drugiej, daleko jak się da. I jeszcze raz. Prostujemy się to całkowicie prosto. I jeszcze raz jedna, jeszcze raz druga. I teraz ręce w górę i środeczek. I pogłębiamy kilka razy, zwisamy. Można tutaj po prostu pomajtać sobie, możecie złapać się też za kolana i lekko poprzyciągać, albo za łydki, albo za kostki. No za kolana może najmniej. To jest trafny pomysł, bo mogą się zgiąć w pewnym momencie, ale łydki czy kostki to jak najbardziej dobra opcja. I kilka razy pogłębiamy. Ok, i powolutku się prostujemy. Ręce w górę, daleko, kręgosłup, przekrzywiamy w przeciwną stronę, czyli wypychamy to biodro do przodu i wychylamy się. Daleko do tyłu. Okej, super. Teraz stoimy prosto. Jedna ręka w górę. Druga łapiąca nadgarstek. I bioderka zostawiamy. Klatkę piersiową raczej też w jednym miejscu. Przechylamy się, ciągnąc za tę rękę otwartą. Okej. I zmiana. Druga ręka. Pamiętajcie, żeby nie robić takiego przechylu, nie? Biodra zostają w jednym miejscu. Klatkę piersiową raczej też. I ręka teraz tutaj na ramię, drugą za łokciem podhaczamy i dociskamy. Chwileczkę. Ok, druga to samo. Łapiemy i dociskamy. Czyli też to jest ta pozycja wyjściowa. Łokieć jest, moja zagięta ręka jest jakby za łokciem w stronę barku, nie? Dociskamy.
Okej, okay, bardzo ładnie. W takim razie teraz już podnosimy nogę, kładziemy ją sobie na udzie. O, utrzymujemy przed tym uwagę. O, taka. No, trudniej jest zacząć. Jak się już zacznie i się ustoi, to jest już wszystko w porządku. Okej, okay, utrzymujemy równowagę. Teraz podnosimy powoli ręce do góry. Powoli, żebyście czuli się pewnie. I patrzymy się teraz na sufit. Jeżeli to jest za dużo, no to się nie patrzymy na sufit i po prostu zostajemy w tej pozycji. Jeżeli podniesienie rąk jest za dużo, to zostajemy w tej pozycji. A jeżeli to jest za dużo, no to musimy po prostu wziąć jakąś podpórkę i lekko się podeprzeć. Jeżeli chcecie sobie zwiększyć jakby poziom trudności, no to jak już podniesiecie ręce i spojrzycie się na sufit, zamknijcie na chwilę oczy, to wtedy zobaczycie, że jest to rzecz dość ciekawa. A tak to cały czas trzymamy ręce w górze i cały czas patrzymy się na sufit. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Super. I zmieniamy nogę. Teraz drugą. Stawiamy sobie na udzie. To też jest tak z tymi ćwiczeniami równoważnymi, że na balans, że im jesteście bardziej zmęczeni, tym jest trudniej. Więc cóż, zawsze po ćwiczeniach jest to spore wyzwanie, żeby coś zrobić. No ale o to chodzi, żeby stawiać sobie kolejne wyzwania, no i przekraczać kolejne granice. No i tak też najszybciej opanujecie jakby pełnię tej równowagi. Zatem dobra, stoimy i znowu ręce w górę i patrzymy się na sufit. I stoimy. Chwileczkę. Głęboko oddychamy. Żeby było łatwiej, tak naprawdę dobrze jest obrać sobie wzrokiem jeden punkt, taki charakterystyczny. Jeżeli na suficie macie jakąś ryskę czy coś takiego, patrzycie tylko na tę ryskę i wtedy będzie wam łatwo ustać. Jeżeli patrzycie gdzieś w przestrzeń albo właśnie zamykacie oczy, no to temat jest sporo bardziej skomplikowany. Jeszcze chwilkę. 5, 4, 3, 2, 1. No i to było na tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam do oglądania. O, zapraszam do oglądania kolejnych treningów ogólnorozwojowych. Praktycznie co tydzień na YouTubie Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dokładny rozkład znajdziecie na stronie gdyńska.sm.pl. Tam trzeba wejść w aktualności, jest klub osiedlowy i jest cała tabelka z poszczególnymi zajęciami. Zatem już to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się następnym razem.